Nauka dźwięków na Gryfie. Już na pewno było jakby jakieś filmy na ten temat i było mówione, było kombinowane, było i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałem powiedzieć o kilka wskazówek od jak się nauczyć tych dźwięków na Gryfie. Według mnie najważniejszym w ogóle ćwiczeniem to jest ćwiczenie, które można byłoby wziąć, używać bez gitary. Batman! Używać bez gitary. Mianowicie, kolejność dźwięków, jakie mamy, to jest jak w alfabecie. A, B, C, D, E, F, G. Jest to 7 dźwięków, które mamy do nauczenia się. A, B, C, D, F, G. 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 I bardzo ważne, żeby tą kolejność dźwięków po prostu mieć wykutą. No nie? A, B, C, D, E, F, G. W jedną stronę. A, B, C, D, E, F, G. W drugą stronę. G, F, E, D, C, B, A, prawda? Żeby w drugą stronę też sobie móc powtórzyć ten ciąg. Może nawet niekoniecznie, żeby mówić super szybko, tylko po prostu, żeby mieć tą świadomość, żeby w odwrotną... Czy ktoś się uczył alfabetu w drugą stronę? No nie za bardzo. Więc jakby, żeby mieć tą umiejętność w mówieniu tego alfabetu w drugą stronę. A, B, C, D, E, F, G. Tylko oczywiście w muzyce jest jeszcze to, że mamy jeszcze te, jak to się mówi, jak to ja mówię, czarne klawisze na klawiaturze fortepianu czy pianina. Czarne klawisze to są właśnie te dźwięki z hashtagami. Teraz się mówi hashtag, nie mówi się krzyżyk. Chociaż oczywiście poprawna nazwa to jest krzyżyk. Czyli na przykład A z dopisanym hashtagiem, czyli z krzyżykiem, to jest dźwięk AIS. C z dopisanym krzyżykiem to jest CIS, D z krzyżykiem to jest DIS, F z krzyżykiem to będzie FIS, G z krzyżykiem to będzie GIS. Czyli mamy jeszcze 5 dźwięków, bo na fortepianie czy pianinie mamy 5 dźwięków, 5 czarnych klawiszy. Mamy 2 obok siebie, później jest pauza, biały i później 3 obok siebie. Nie mam teraz rysunku, nie będę, to sobie możesz sobie zobaczyć oczywiście na grafikach u wujka Google. A u wujka Wojtka sobie posłuchaj, co dalej ma do powiedzenia. Czyli mamy A, B, C, D, E, F, G, dochodzą nam jeszcze te 5 dźwięków. No tak, mówiłeś, że mam tylko 7, a jeszcze dochodzi 5, więc kuźwa się zdecyduj, palancie. Przestań, ała, nie bijmy się. No dobra, czyli wychodzi 12 dźwięków, tylko jakby, jak już jest dźwięk A, to też jest dźwięk AIS. Później jest B, później C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS. I A to jest z powrotem jakby ten pierwszy. A, B, C, D, E, F, G, A. A, A, IS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. Jako pierwsze ćwiczenie to właśnie zrób sobie mówienie tego w kółku. A, A, IS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS. A, dobra, możemy skończyć na A, żeby się od A do A. No i w drugą stronę to byłoby A, GIS, G, FIS, F, E, DIS, D, CIS, C, B, A, IS, A. To jest bardzo ważne ćwiczenie. O tyle też fajne, że to sobie możesz ćwiczyć, możesz sobie to rozkminiać, jadąc tramwajem, jadąc na rowerze, nie wiem, cokolwiek, prawda, żeby sobie to ćwiczyć. Kolejne ćwiczenie to byłoby takie, że strojenie gitary to masz pewnie już opanowane, to już filmików było sporo na ten temat. Struna piąta to jest dźwięk A, żeby już być tak nomenklaturowo, jak mówimy od A to A. To jest dźwięk A. I te wszystkie dźwięki, które teraz mówiłem, to jest 12 dźwięków do... 12 próg jest określony tutaj na 2 kropkami. Na każdej gitarze jest 2 kropki, chyba że któraś gitara nie ma. Zwykle są 2 kropki. Jak to jest? 5, 7, 9, 12. Jeszcze raz. 5, 7, 9, 12. Wszystko się zgadza. Czyli pusta struna to jest A. I te dźwięki po kolei. A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. I teraz ćwiczenie jest takie. Grać sobie wzdłuż tej struny i mówić też od razu. To już totalnie cię będzie trzymało za mordę, że tak powiem brzydko. A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. A, GIS, G, FIS, F, E, DIS, D, CIS, C, B, AIS, A.
teraz, jak ktoś zaczyna sobie pomyśleć, aha, zaraz, skoro ja zaczynam od pusta strony, to jest A. Piąta, gdzie to jest ta piąta? Piąta to jest A. No to z kolei na szósta jest E. Czyli teraz, jeżeli sobie znajdziesz na tym jakby kółku, gdzie mamy A, B, C, D, E, F, G, A, na tym kółku znajdziesz E, no to gdzieś E jest E, E, gdzieś będzie tutaj. No to teraz mamy E. E. I co jest po E? F, Fis, G, Gis, A, A, Is, B, C, Cis, D, Dis, E. Czyli tak naprawdę mamy już teraz gotowe, bardzo fajne ćwiczenie. Ja się poprawię może. Bardzo fajne ćwiczenie na naukę dźwięków na gryfie. Bo teraz mamy z kolei czwartą strunę, to jest D. Czyli D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, A, Is, B, C, Cis, D. G, struna trzecia to jest G. I to samo sobie zagraj. G, Gis, A, A, Is, B i tak dalej, i tak dalej. Później struna druga to jest B. I struna najcieńsza też E, tak jak najgrubsza. Czyli już jakby, jak umiejąc na bank wykutę mieć, jak masz na blachę najgrubszą, to automatycznie masz najcieńszą wykutą na blachę. Więc bardzo, bardzo dobrze, jesteś zuchem. Czy zuchową. Jeżeli jesteś dziewczyną, to jesteś zuchową. No dobra. Można sobie oczywiście utrudnić, tylko to już jest na wyższym stopniu, że tak powiem, rozkminiania gryfu, że można sobie zamiast wzdłuż strun mówić dźwięków, można sobie mówić w poprzek. Wiem, że to jest takie, to już jest bardzo hardkorowe, bo o ile my tą kolejność logiczną mamy A, A, Is, B, powiedzmy logiczną, A, B, C, D, E, F, G, czyli A, A, Is, B, C, C, D, Is, E, F, Is, G, Gis, to w poprzek mamy zupełnie, można powiedzieć, trochę nielogiczną z racji tego, że nie idziemy alfabetycznie, bo mamy tak, skoro tu jest, dobra, chociażby puste struny. E, A, D, G, B, E. Ktoś może powiedzieć, no kurde, z dźwięki w ogóle z dupy, no nie? Za przeproszeniem. To na pierwszym progu byłoby co? Każdy następny dźwięk od tego pierwszego, który wiemy, bo wyjściowymi dźwiękami są które? Każdy grając na gitarze, no musi umieć stroić. To nie jest tak, że proszę mi nastroić gitarę, ja będę się uczyć grać, a jak będę mieć nastrojoną gitarę? Nie, no trzeba samemu nastroić, bo inaczej brzmi beznadziejnie, prawda? Więc jakby strojenie to jest jakby pierwsza rzecz, którą się uczymy i już musimy wiedzieć, jakie dźwięki mamy tutaj. Czyli każdy, na każdym progu kolejnym jest następstwo poszczególnych tych strun, które graliśmy, prawda? Czyli tutaj na pierwszym progu wszystkie dźwięki to będzie co? Będzie F, A, Is, Dis, Gis, C, F. Na drugim każdy kolejny z tych wcześniejszych. Czyli będzie Fis, B, E, A, Cis, Fis. G, C, F, A, Is, D, G. I tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to już jest trudne i to trzeba już mieć na pewno wykute te struny wzdłuż, żeby móc sobie mówić w poprzek, aczkolwiek to też jest ważne ćwiczenie. Nastaw się bardzo tak zadaniowo na te ćwiczenia, że bardzo zadaniowo i bardzo tak, jakby to powiedzieć, nie umiem ubrać słowa, tak bardzo jakby skrupulatnie, że dobra, ja będę mieć to rozkminione, będę mieć to wykute na blachę, więc jakby wszystkiego się uczę z takim, można powiedzieć, taką determinacją, żeby mieć taką wewnętrzną determinację, że wiem, że to jest nudne, wiem, że to mnie wnerwia, tak samo jak te ćwiczenia. Wiem, że to jest nudne, ale to powoduje, że my sobie wyrabiamy nawyk właśnie takiego równego grania, że sobie wyrabiamy, ćwiczymy sobie pewne właśnie elementy stałego, stabilnego grania, utrzymania ręki. Więc to pewne ćwiczenia są nudne brzmieniowo, ale bardzo ważne mechanicznie i technicznie, prawda? Więc jakby sobie to tak samo się tak samo sobie postaw te ćwiczenia właśnie na te dźwięki, żeby po prostu mieć to wykute na blachę, że jakby to takie zadanie, wiem, że to jest nudne, ale sobie to ćwiczę, dopóki nie rozkminię. Ja jestem zresztą żywym przykładem na to, że to działa. Po prostu ćwiczę, powtarzam, aż w końcu mam tą mapę dźwięków wykutą na blachę i każdy dźwięk wiem, gdzie który jest. To jest mega istotne. Powiem też w następnym filmiku niedługo, dlaczego to jest tak mega istotne i o co w tym chodzi. Na razie twoje zadanie to jest takie, żeby po prostu grać sobie te dźwięki wzdłuż i mówić je. To jest najpierw bez gitary, mówić je w jedną i w drugą stronę. Później z gitarą grać wzdłuż gryfu i w drugą stronę, w jedną i w drugą stronę i też mówić. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Pa!